Walentynkowa promocja w sklepach Jubiler Monika. Biżuteria złota i srebrna o połowę taniej. Obrączki ślubne z 30% rabatem. Parę obrączek kupisz już za 590 zł. W dodatku dla panny młodej złoty wisiorek gratis. Przyjmujemy zamówienia na biżuterię Pandora. Kupując dwa produkty, trzeci dostajesz za darmo. Jubiler Monika, Galeria Carrefour Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Chcesz zaoszczędzić na ogrzewaniu? Kup styropian Bauprodukte dach podłoga za jedyne 5,50 za płytę. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Wiosenna promocja na napełnianie i serwisowanie klimatyzacji samochodowej. W warsztacie samochodowym Klimaszewscy przy ulicy Obozowej 2 nabijanie klimatyzacji wykonujemy już od 100 zł, a czyszczenie i ozonowanie instalacji dokonujemy gratis. Zakład serwisuje i napełnia klimatyzację w autach osobowych, dostawczych i ciężarowych. Warsztat zajmuje się też mechaniką samochodową, elektryką, praniem tapicerki, wymianą opon. Znajdziesz nas przy Obozowej 2. Zadzwoń i umów się na wizytę. 577 306 101. Nowy tydzień z magazynem miejskim. Witamy w poniedziałek, 4 marca. Witold Torbiarczyk. Na początek skrót najważniejszych informacji. Marsz żołnierzy wyklętych, modlitwa, kontrmanifestacja i rzucanie jajami. Trudny do ugaszenia pożar przy Górnośląskiej. Strażacy w celu ugaszenia pożaru musieli doprowadzić prądy gaśnicze do piwnicy, na dach za pomocą drabiny mechanicznej oraz wykuć w ścianach tego budynku, w poszczególnych kondygnacjach dojścia do tego kanału technicznego. Siatkarskie derby Wielkopolski dla Kaliszanek. Mieliśmy cały zespół, który walczył, który pokazywał charakter i się nie poddawał. W piątek ulicami Kalisza po raz siódmy przeszedł Marsz Żołnierzy Wyklętych. Kaliscy patrioci, organizatorzy tego wydarzenia postanowili, by tym razem obyło się bez kontrowersji. I faktycznie przebieg marszu zdominowały modlitwy inicjowane przez biskupa Łukasza Buzuna. Nie było też dyskusyjnego banera, ale gdy na drodze pochodu pojawiła się kontrmanifestacja obywateli RP, niektórym puściły nerwy, w ruch poszły jaja, a spokojna modlitwa przeplatała się z agresywnymi okrzykami. Tegoroczny marsz rozpoczął się wyjątkowo spokojnie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Zgromadzeni w zadumie z modlitwą na ustach szli, by upamiętnić żołnierzy wyklętych. Upamiętnić żołnierzy takich jak porucznik Adam Matuszewski z Kalisza, pseudonim Czarny Wysoki. Komuna go wykończyła. Dostał wyrok 8 lat, bo pojechał, jak była abolicja w 50 roku, pojechał do Warszawy się ujawnić. Dostał wyrok 8 lat. Ponieważ zachorował na płuca, siedział w Rawiczu, go wypuścili. I dlatego co roku tutaj jestem. Ciężko chory Matuszewski został wypuszczony na wolność. Żołnierz zmarł jednak w 1958 roku, gdy jego syn miał 9 lat. Dziś Adam Matuszewski junior wspomina ojca i jego śmierć. Przez 2 lata po kolana w wodzie w celi był. Takim jak on składali hołd kaliscy patrioci, kibice KKS-u, ale też wielu Kaliszan niezwiązanych żadną ideologią czy przynależnością partyjną. Polskie społeczeństwo się budzi, także młodzież z tego letargu. Można zauważyć, że jednak nadal jest za mało rzeczy robione.
Historia żołnierzy wyklętych nie jest jednoznaczna, bo był to okres podejmowania trudnych wyborów. Zdarzało się też tak, że niektórzy walką o niepodległość usprawiedliwiali zwykły bandytyzm. Nie każdy wyklęty jest bohaterem, nie każdy bohater był wyklętym. I akurat to towarzystwo, które przechodziło ulicami czczą między innymi Rajsa Burego, to nie był bohater, to nie żołnierz wyklęty. To jest człowiek, który dokonał mordu. Dlatego obywatele RP stanęli w piątek na linii marszu. Czy oni czczą Burego? No oni odmawiali modlitwę tutaj przechodząc obok. Tak, ale czy panowie słyszeli hasła, które wykrzykiwali? Poza tym oni chodzą z transparentami śmierć wrogom ojczyzny. Pytam się, kto w dzisiejszych czasach jest tym wrogiem? W tym roku banera z hasłem śmierć wrogom ojczyzny nie było. Właśnie dlatego, by nie prowokować kontrmanifestacji. Wielu przeciwnikom naszym nie podoba się hasło śmierć wrogom ojczyzny. To jest historyczne hasło, więc postanowili w tym roku tego baneru nie wystawiać. Mamy żołnierzy wyklęci, wierność, która zawstydza. Organizatorzy zrezygnowali też z głośnych okrzyków, które często budziły kontrowersje, przynajmniej do czasu spotkania z obywatelami RP. W tym roku idzie z nami biskup, więc no myślę, że no trochę nie wypada, żeby w ogóle tam stali. Tak? No z tego mojej informacji wynika, po rozmowie z policją, że oni nie zgłosili żadnej manifestacji, więc to jest nielegalne zgromadzenie. Obecność biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna ani nie spowodowała, że kontrmanifestacji nie było, ani nie powstrzymała niektórych uczestników marszu przed takim zachowaniem. Obywatele RP, którzy pokojowo protestowali, zostali obrzuceni jajami. Oberwało się też policji, a organizatorzy marszu nie byli w stanie zapanować nad częścią zgromadzonych. Modlitwy mieszały się z okrzykami. 30 zamordowanych. Sztaki, 1 luty 1946 rok. Maria Pietruczuk, 18 Były modły i w ramach tych modłów rzucali w nas jajkami. No pan wybaczy, ja dostałam jednym. No to pan rozumie, że w momencie, kiedy padają słowa modlitwy, ja też jestem katoliczką, to ja dostaję jajkiem tylko dlatego, że pisze, że Hajnówka pamięta. Obywatele RP nie negują wszystkich żołnierzy wyklętych, a tylko takich jak na przykład Romuald Rajs Bury, który jest odpowiedzialny za krwawe pacyfikacje białoruskich wsi w 1946 roku. My nie mylmy patriotyzmu z faszyzmem. Czyli czym jest patriotyzm dla pani? Patriotyzm to jest miłość do ojczyzny. Czysta miłość. I wszystkich i prawdziwych bohaterów. Oczywiście. Bo to chodzi o to, że Rajs jest mordercą. I obywatele RP w żołnierzach wyklętych widzą pozytywne historie. Większość była bohaterów, ale tu chodzi o to, że ci, którzy są kreowani i podawani młodzieży, która nie zna historii, bo nie jest prawidłowo uczona w szkole, to są właśnie ci negatywni. No ale pani też wybiera jakby wybiórczo konkretne nazwiska, konkretne przypadki. Ale to są te, które są cały czas lansowane. No to ja powtarzam je, bo je najłatwiej znam. No przecież tu nie było napisu generał Neil, tak? Czy generał Anders? No nie było tego. No to nie mówmy o tym, czego nie było, mówmy o tym, co było. Obie strony sporu mówią o tym, co było, bo w historii powojennej Polski było poświęcenie i bohaterstwo, ale były też czyny nikczemne. Jedne i drugie trzeba przyjąć do siebie, a na przeszłość spojrzeć wielowymiarowo. Wybiórczo postrzegana historia nie jest nauką na błędach przodków, a najkrótszą drogą do ich powielania. 360 zawodników wzięło udział w 7. edycji biegu tropem wilczym. Na mecie jako pierwszy stawił się bokser Adam Balski, a kolejne dwa miejsca zajęli Tomasz Jasiński i Daniel Więckowski. W wydarzeniu uczestniczył także prezydent Kalisza Krystian Kinastowski. Zawodnicy wystartowali w niedzielę o 12 ze stadionu przy Wale Matejki 2 i przebiegli trasę o symbolicznej długości 1963 metrów. To właśnie w 1963 roku zamordowano ostatniego wyklętego, Józefa Franczaka, pseudonim Lalka. Najmłodszy uczestnik biegu miał 3 lata, a najstarszy 78. Każdy z uczestników odebrał na mecie pakiet, w którym znalazły się m.in. audiobook na temat jednego z wyklętych oraz bilet na mecz KKS.
KS Kalisz, Mieszko Gniezno. Zawodnicy otrzymali również pamiątkowe medale i nagrody. Bieg Tropem Wilczym to wydarzenie ogólnopolskie, w którym bierze udział 360 miast w Polsce i na świecie. Organizatorem akcji ogólnopolskiej jest Fundacja Wolność i Demokracja. W Kaliszu bieg zorganizowało Stowarzyszenie Kaliscy Patrioci. Narodowy patronat nad tegorocznym biegiem objął prezydent Polski Andrzej Duda. A tydzień rozpoczynamy niestety tragicznymi wieściami z dróg powiatu kalijskiego. W nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Rzychów w gminie Lisków osobowa Honda z ogromną prędkością uderzyła w drzewo. Zginęło dwóch młodych mężczyzn, obywateli Ukrainy. Do zdarzenia doszło po północy. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 46-letni kierujący osobową Hondą na łuku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków. Zjechał na pobocze, ściął znak drogowy i drewniany płot i z impetem uderzył w drzewo. Zginęło dwóch pasażerów auta w wieku 22 i 23 lat. Hondą podróżowało pięciu mężczyzn. Wszyscy to obywatele Ukrainy. Trzy osoby trafiły do kalijskiego szpitala. Jak przekazuje nam Paweł Gawroński, rzecznik okrąglaka, dwóch poszkodowanych przebywa na chirurgii, jeden na ortopedii. Okoliczności wypadku wyjaśnia kalijska policja pod nadzorem prokuratora. To był pracowity weekend dla kalijskich strażaków. W niedzielę gasili oni pożar w restauracji przy ulicy Górnośląskiej. Pożar był wyjątkowo trudny do ugaszenia, bo ogień szalał w szybie technicznym budynku na całej jego wysokości. Kilka godzin później płonęły dwa auta przy ulicy Staszica. Wczoraj w południe ogień pojawił się w budynku usługowym przy Górnośląskiej 64. Do akcji zadysponowano 7 zastępów straży pożarnej z Kalisza i Dobrzeca. Ratownicy przez długi czas nie mogli zlokalizować źródła ognia, który przedostawał się kanałem wentylacyjnym z dołu budynku aż po dach. Musieli doprowadzić prądy gaśnicze do piwnicy, na dach za pomocą drabiny mechanicznej oraz wykuć w ścianach tego budynku, w poszczególnych kondygnacjach dojścia do tego kanału technicznego. Pożar powstał prawdopodobnie na pierwszej kondygnacji, na której znajduje się restauracja. Nikt w tym zdarzeniu nie odniósł obrażeń. O 18:00 strażacy musieli interweniować ponownie. Tym razem zapalił się samochód na parkingu przy ulicy Staszica. Płonęły komara silnika oraz kabina pasażerska. Pożar szybko ogłoszono za pomocą piany gaśniczej. Dodatkowym problemem był fakt, że samochód był wyposażony w instalację gazową, ale zakręcono ją w czasie działań. Uszkodzeniu również uległ stojący obok samochód marki Ford, któremu stopiło się boczne lusterko. Według strażaków przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Ruszyła przebudowa ulicy Kazimierzowskiej na odcinku pomiędzy ulicami Kadecką a Sukienniczą. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, a poruszanie się w tym obrębie ułatwią znaki drogowe. W pierwszym etapie ulica Kazimierzowska zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu na odcinku między ulicami Sukienniczą a Browarną. Jednocześnie na ulicy Browarnej wprowadzony został ruch dwukierunkowy, a na Kadeckiej odwrócony kierunek ruchu. Dodatkowo na Kazimierzowskiej na odcinku między ulicami Piekarską a Browarną zmieniony został sposób parkowania ze skośnego na prostopadły. Dokładny opis zmian organizacji ruchu w tym rejonie znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. I czas na sport w magazynie miejskim. Cenne 3 punkty wywalczyły w piątek siatkarki Energii MKS Kalisz. Podopieczne Jacka Pasińskiego pokonały u siebie w derbowym pojedynku Enea PTPS Piła 3-1. Wygrana przesunęła je na 9. miejsce w tabeli Ligi Siatkówki Kobiet. Najlepszą zawodniczką spotkania została Ljubica Kecman, która zdobyła aż 25 punktów. Na derbowy pojedynek w ekstraklasie siatkarek kibice w Kaliszu czekali 10 lat. Stawka piątkowego meczu była spora, bo oba zespoły rywalizują o utrzymanie w rozgrywkach. Ciężar spotkania udźwignęły kaliszanki, które wygrały 3-1 i to one dopisały do swojego dorobku cenne 3 punkty. Tak jak wszyscy mówią, derby rządzą się swoimi prawami. Tym bardziej, że zespół z Piły jest bardzo dobrym zespołem, mają dużą siłę ataku. Jednak udało nam się zneutralizować i przychylić szale na naszą korzyść. Beniaminek Ligi Siatkówki Kobiet przegrał tylko pierwszą partię 23-25. W kolejnych 3, choć równie zaciętych, był już lepszy, dwukrotnie wygrywający do 23, a w ostatnim secie do 20. Naprawdę od
ciągnęły granie, do tego doszła bardzo dobre zawody Lubicy Catchman i naprawdę mieliśmy cały zespół, który walczył, który pokazywał charakter i się nie poddawał, bo niektórzy by już pomyśleli po pierwszym secie, że zwiesimy głowy. Nie, my graliśmy, walczyliśmy. Wygrana wywindowała kaliski zespół w tabeli Ligi Siatkówki Kobiet z 11 na 9 miejsce. Ta lokata zagwarantuje drużynie z Nadprosny upragnione utrzymanie. Każde zwycięstwo jest dobrym prognostykiem, walczymy dalej o punkty. Może przez moment wychylimy wodę nad powierzchnię, głowę nad powierzchnię wody, bo cały czas wygrywamy, ja patrzę w tabelę, a dalej jesteśmy pod wodą. W fazie zasadniczej podopieczne Jacka Pasińskiego rozegrają jeszcze dwa spotkania, najbliższe 12 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tymczasem drugiej z rzędu porażki doznali szczypiorniści Energii MKS Kalisz. Tym razem przed własną publicznością ulegli Gwardii Opole 26-31. Do minimum, ograniczając szanse na doścignięcie czołowej ósemki PGNiG Superligi. W sobotnie starcie lepiej weszli Kaliszanie, którzy po 3 minutach prowadzili 3-0, a że szczelnie się bronili, to pierwszego gola stracili dopiero po kolejnych 180 sekundach. Było wtedy 4-1 i nic nie zapowiadało, że to Opolanie mieli zainkasować komplet punktów. Na pewno chcieliśmy dobrze zacząć, mówiliśmy w szatni, że początek jest bardzo ważny, to się nam udało, a później rywal się otrząsnął z tego prowadzenia naszego, zaczął powoli dyktować on swoje warunki, my na to przystaliśmy, no i myślę, że to jest jedna z największych przyczyn porażek. Nie bez wpływu na wynik pozostały wydarzenia z kwadransa pomiędzy 7 a 22 minutą. Gwardziści nie tylko odrobili wtedy stratę, ale też odskoczyli gospodarzom na 4 bramki. Kapitalnie w bramce gości spisywał się Adam Malher, reprezentacyjny golkiper, zwłaszcza w pierwszej połowie postawił między słupkami mur nie do przebicia. Jego skuteczność interwencji sprzed przerwy przekraczała 50%. Do tego meczu z Kaliszem od początku tygodnia bardzo ciężko się przygotowaliśmy. Mnóstwo wideo oglądaliśmy, przede wszystkim widzieliśmy, jak Kalisz gra po zmianie trenera, że grają super piłkę. Tego meczu naprawdę się baliśmy, nam te 3 punkty były naprawdę potrzebne. Najwyższe prowadzenie ekipa gości osiągnęła po przerwie. Na 10 minut przed końcem różnica dzieląca obie drużyny wynosiła 9 bramek. Ostatecznie zespół z Opola zwyciężył 31-26. Chłopaki dobrze zrobili lekcje, oglądali widać nasze wideo, gdzie są nasze problemy. Nie chcę mówić, gdzie są nasze problemy, bo to chyba wszyscy widzą, ale myślę, że ta i tak w dużej mierze zaważyła skuteczność, jeżeli chodzi o wynik tego spotkania. Rzuciliśmy bodajże 26 bramek u siebie, to nie ma tragedii, ale straciliśmy znowu ponad 30, czyli wiadomo, dzisiaj trzeba zastanowić nad czym. Po drugiej z rzędu przegranej szanse na doścignięcie przez MKS czołowej ósemki PGNiG Superligi są minimalne. Strata do 8 zespołu z Piotrkowa wzrosła bowiem do 11 oczek. W tym tygodniu kaliski zespół rozegra 2 mecze. We wtorek o 18:30 w półfinale Pucharu Polski podejmie w arenie mistrza Polski PGE Vive Kielce. Do zmagań o ligowe punkty Kaliszanie wrócą w niedzielę. Tego dnia zmierzą się w Zabrzu z tamtejszym Górnikiem. Jeden głos zadecydował o zmianie sił w Radzie Powiatu Ostrzeszowskiego. W niedzielę 3 marca jeszcze raz przeliczono karty z jesiennego głosowania i okazało się zgodnie z przewidywaniami, że Lewica i bezpartyjni pokonali bezpartyjnych dla ziemi ostrzeszowskiej i odebrali im mandat, a tym samym stanowisko przewodniczącego. O sile naszych wyborczych głosów przeczytacie w dziale Fakty z regionu na portalu faktykaliskie.pl. I tą informacją kończymy poniedziałkowy magazyn miejski. Już za chwilę szczegóły prognozy pogody i odpowiedź na pytanie, czy to już wiosna. Ja życzę Państwu dobrego wieczoru, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.